Czy masz świadomość? Mnie interesuje rower. Mnie interesuje miasto. Gil Penelosa. Polityka rowerowa w Polsce to zwykle albo przypadek, albo wynajdywanie koła na nowo. Marcin Chyła. Korzyści z jazdy na rowerze pojawiają się nie tylko w takich dziedzinach jak efektywny transport czy polityka ochrony środowiska, ale także w wielu innych obszarach, w których Unia Europejska posiada kompetencje, takich jak polityka przemysłowa, zatrudnienie, turystyka, zdrowie publiczne i sprawy społeczne. Przewodnik, jak zdobyć fundusze europejskie na inwestycje rowerowe. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Oliver Schneider, prezes francuskiej Federacji Rowerzystów, lider i koordynator reformy francuskiego systemu szkolnictwa. Dzień dobry. Panie Oliwierze, Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska ogłosiły wspólną deklarację w sprawie ruchu rowerowego. O co chodzi? No więc witam serdecznie słuchaczy podcastu. No to jest taka deklaracja, która oczywiście na razie, no nie jest to ani dyrektywa europejska, ani tym bardziej transkrypcja do po prostu naszych polskich czy francuskich przepisów czy ustaw, ale to jest taka deklaracja, która jest wynikiem tutaj kilku lat prac, między innymi pani posłanki Karimy Deli, która przez dwa mandaty była przewodniczącą Komisji do Spraw Transportu i Turystyki. I po prostu jest to taki sygnał, że rower jest wreszcie uznany przez właśnie te różne instytucje europejskie jako, jak pan podawał też w tym cytacie przewodnika, jak zdobyć fundusze europejskie na inwestycje rowerowe, no tego, że rower jest czymś zarówno opłacalnym, gdyż jest bardzo dużo tych korzyści płynących zarówno jeśli chodzi o zdrowie, o emisję gazów cieplarnianych i też po prostu kwestie takie jak walka z ubóstwem czy tworzenie takich trwałych miejsc pracy. Ta deklaracja, bardzo polecam, pewnie będzie mieć jakiś link, żeby się z nią dokładnie, nie będę jej tu czytać na głos, ale żeby się z nią zapoznać. Oczywiście wszystkie europejskie teksty są tłumaczone na komplet języków państw członkowskich, czyli oczywiście istnieje ta deklaracja również w języku polskim. No i są takie zasady, które po prostu sobie w tej deklaracji kierunkowo zarówno Parlament Europejski, jak i Rada określają, czyli że trzeba opracować strategię rozwoju transportu rowerowego i to prawdopodobnie będziemy też o tym rozmawiać później, co to znaczy na polskim podwórku. To, żeby właśnie dzięki temu mobilność była zarówno przystępna, cenowa, zdrowa. To, żeby była coraz lepszej jakości, teraz taka tworząca sieć infrastruktura rowerowa w skali całej Unii Europejskiej, no i poprzez zwiększanie inwestycji w transport rowerowy i ogólnie tworzenie takich ram korzystnych warunków dla rozwoju tej formy transportu. No i oczywiście jednym z tych głównych warunków jest ochrona uczestników, czyli poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oczywiście to, żeby też to, co się z tym wiąże pośrednio, czyli przemysł rowerowy, no, odrodził się, prawda, w Europie. Polska i Portugalia, te dwa kraje na pół są najbardziej aktywne, jeśli chodzi o przemysł rowerowy, ale jednak w skali całej Unii Europejskiej jednak rowery to głównie importujemy, ewentualnie składamy na podstawie komponentów, które przybyły z Azji, więc tutaj też jest ten aspekt tej deklaracji. Oczywiście jest też kwestia turystyki rowerowej, która jest taką formą, żeby właśnie, która jest i przystępna, i o niskim śladzie węglowym, jak i również niskim śladzie w innych domenach ekologicznych, takich jak ingerencja, prawda, w środowisko naturalne, a przy okazji tworzy bardzo dużo miejsc pracy.
i przy okazji jest przystępna cenowo, również jako inwestycja dla samorządów. Trudno sobie czasami zrobić jakieś wielkie inwestycje, jakieś akwaparki czy inne tego typu duże inwestycje, a stworzenie dobrej jakości infrastruktury rowerowej zarówno sprowadza tego turysty na więcej dni, jak i jest po prostu przystępniejsze cenowo. No i ostatnia tutaj rzecz w tej głównej części to jest usprawnienie procesu gromadzenia danych na temat transportu rowerowego, ponieważ dzisiaj możemy rozmawiać o autostradach, możemy rozmawiać o kolei, możemy bardzo szybko wiedzieć, ile jest kilometrów autostrad w Polsce i w całej Unii Europejskiej, ile jest, ile zaplanowano. To samo możemy powiedzieć o taborze kolejowym, czy o jakichś liniach, ile jest zelektryfikowanych, ile nie. A w przypadku transportu rowerowego to nawet nie ma ujednoliconego systemu, prawda, jak te dane wyglądają, co to jest droga dla rowerów, co to jest pas ruchu dla rowerów, czy to jest to samo, czy nie, ile i więc w związku z tym nie wiadomo, jak to liczyć, więc tym bardziej nie da się porównać, ile jest infrastruktury wysokiej klasy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, gdyż każdy kraj, o ile w ogóle liczy to inaczej, a czasami w ogóle nie liczy, więc to jest oczywiście taki ostatni etap. Więc no to takich jest tutaj najważniejsze jest po prostu ten pierwszy punkt, czyli opracowanie strategii rozwoju transportu rowerowego, gdyż niestety w tej chwili takiej jeszcze nie ma, więc oczywiście wszystko będzie zależało od wyników wyborów europejskich i tego, znaczy, czy kontynuacja będzie tej strategii, czy nie, ale jednak tutaj no, ta deklaracja z takim podczas tutaj belgijskiej prezydencji Unii Europejskiej takim ważnym krokiem, żeby jednak ta strategia kiedyś powstała i no i cały tutaj wstęp tłumaczy, dlaczego to jest tak ważne i dlaczego to nie jest tylko kwestia danej gminy. Można by w pierwszej chwili powiedzieć, że rower to jest taki temat hiperlokalny, że to w sumie obchodzi tylko tą najmniejszą jednostkę samorządu, gminę, ewentualnie wspólnotę gmin, ale tak naprawdę zagłębić, to są i aspekty narodowe, i nawet europejskie. Więc właśnie o to w tym chodzi w tej deklaracji, która została parę dni temu podjęta. No dobrze, a ile środków z Unii Europejskiej otrzyma Polska w tym najbliższym okresie do 2027 na inwestycje rowerowe? No i co właściwie powinniśmy zrobić, żeby wydać te środki dobrze? Tak, to jest tak zwane doskonałe pytanie. Polska, być może nie w przeliczeniu na mieszkańca, ale w wartościach absolutnych jest tutaj liderem, czyli w tej perspektywie 2021-2027 zaplanowano aż 777 milionów euro tutaj dofinansowania na infrastrukturę rowerową w Polsce. Jest to takie państwa jak Dania czy Holandia, no, mają zero, gdyż finansują to ze środków bieżących, ale inne kraje, takie jak wcale jeszcze nie rozwinięte rowerowe, jak Włochy, to jest zaledwie 300 milionów euro, Hiszpania to jest 70 milionów euro, więc czy Niemcy 85, więc tutaj środków będzie bardzo dużo. No i kwestia jest tego, czy te pieniądze zostaną wydane, to po pierwsze, a po drugie, czy zostaną wydane dobrze, gdyż to jest problem, wydawanie pieniędzy przez samorządy jest czymś łatwym, dużo trudniej jest je wydać tak, żeby to nie były pieniądze zmarnowane i tutaj właśnie można troszeczkę nawiązać do tego cytatu, który pan podawał Marcina Chyły, czyli że polityka rowerowa w Polsce to zwykle albo przypadek, albo wynajdywanie nowa i właśnie cały tutaj to, czy się uda zmienić sytuację transportową w Polsce i uzyskać wszelkie korzyści płynące z ruchu rowerowego, zarówno jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem pewnych grup społecznych, pewnych obszarów, gdzie nie ma dobrze rozwiniętego transportu publicznego i dzisiaj niestety jedyny skuteczny sposób to jest jedynie samochodowy, więc transport samochodowy nie jest wyborem, ale po prostu jedyną skuteczną właśnie nie alternatywą, nie ma alternatywy, jedynym skutecznym rozwiązaniem. Więc
tutaj najważniejsze jest, żeby była jakaś koordynacja. Podam na polskim przykładzie, jeśli chodzi na przykład o turystykę, to mamy Narodowy Schemat Rowerowy, który co roku jest aktualizowany, gdzie są trasy główne, w tym część, która się pokrywa z schematem europejskim. Są trasy regionalne i ten jest informacja, ile procent tego schematu jest zrealizowane ogólnie, ile zostało zrealizowane w ostatnim roku, ile jest zaplanowane na najbliższy rok. I jest przepis, który wymaga, że jak jest planowanie przestrzenne każdej jednostki, czy to będzie gmina, wspólnota gmin, czy region, czy we Francji jeszcze taki pośredni, który się nazywa département, to jest takie między regionem a wspólnotą gmin, to po prostu jeżeli jest taka trasa w tym schemacie narodowym, no to oni, jeżeli cokolwiek będą budować na danym odcinku, to musi ta trasa wtedy przy okazji tej inwestycji powstać. W Polsce dzisiaj takiego planowania nie ma jeszcze. Tras powstaje bardzo dużo, oczywiście każdy region ma inną dynamikę. Najwięcej rzeczy powstaje w Małopolsce i w Zachodniopomorskim, ale nie ma ani krajowego koordynatora tych tras, ani nawet jakiegoś schematu, gdzie chociażby trasy byłyby nazwane i numerowane, że to jest trasa numer jeden, trasa numer dwa. No, w skali europejskiej jest tak, że podobnie jak z autostradami, parzyste to są te ze wschodu na zachód, nieparzyste to są te razy drzwi z północy na południe. No i każdy kraj sobie z tym mniej więcej jakoś tam radzi w ramach własnej klasyfikacji. No poza krajami, które nie robią nic, bo po prostu jeszcze nie przechodzą tej rewolucji rowerowej. A Polska jest w takiej sytuacji, że z jednej strony ta rewolucja rowerowa jest, widzimy coraz więcej rowerzystów, widzimy coraz więcej inwestycji rowerowych. Jak przed chwilą powiedzieliśmy, Polska ma zabezpieczonych, znaczy przewidzianych najwięcej środków w całej Unii Europejskiej, ale nie wiąże się z tym żadna strategia, czy ma powstać jakaś siatka połączeń, taka powiedzmy, żeby to zilustrować słuchaczom i słuchaczkom podcastu, żeby był kręgosłup, a potem prowadzę tak jak takie osi, troszeczkę tak jak w rybie, prawda, mamy ten główny kręgosłup i potem to połączenia do kręgosłupa. Nie, dzisiaj po prostu jest, o ile w ogóle są standardy zachowane, bo niestety poruszając się po całej Polsce można czasami zobaczyć inwestycje rowerowe, które z różnych względów nie nadają się dla wszystkich rowerzystów, chociażby dlatego, że są albo zbyt wąskie, albo nie zachowana geometria, albo nie zachowana tak zwana skrajnia, czyli jakieś różne przeszkody nam nachodzą na drogę dla rowerów i można na przykład głową uderzyć, ale też po prostu może być tak, że tracimy pierwszeństwo w skrzyżowaniach, przez to co chwilę musimy się zatrzymywać, jeszcze tego że mogą być różnego typu barierki, które utrudniają życie, już tym bardziej, jeżeli się ma na przykład przyczepkę z której wieziemy młode dzieci. Więc bardzo ważne jest, żeby Polska te ponad 700, blisko 800 w sumie milionów euro wydała, że tak powiem, z głową. I to wymaga tego, żeby zmusić samorządy do tego, aby one współpracowały. Były takie przykłady, że region ustalił mniej więcej, którędy ma lecieć trasa i potem powierzył każdemu z samorządów budowę w swojej gminie jeszcze to finansując, no okazało się, że to wychodzi całkowicie niespójne inwestycje. Nie będę tutaj gminach po gminie cytować, żeby tu nie chodzi o jakąś ostracyzację, bo wiadomo, że każdy próbuje robić rzeczy dobrze, ale jeżeli każda gmina właśnie wymyśla koło od nowa i jeden zrobi tak, drugi inaczej, trzeci jeszcze inaczej, a żaden z nich dobrze, to trudno, żeby ktoś poważnie pomyślał, że 365 dni w roku do średnich czy krótkich przemieszczeń będzie poważnie brał pod uwagę rower jako alternatywę do samochodu. No i szkoda, bo odbije się to zarówno na jego zdrowiu, na jego portfelu, jak i na naszych celach, nazwijmy to klimatycznych
i innych. Więc sprawnie planowane jest zarówno ta siatka, prawda, jak i również standardy, że jeżeli coś, jakaś trasa jest zapisana w tym narodowym schemacie albo w jakimś regionalnym schemacie tych ości, które docierają do tego kręgosłupa, to musi spełniać określone standardy i te standardy dotyczą zarówno właśnie łuków, jak i szerokości, jak i nawierzchni, jak i tego, w jaki sposób woda ma spływać, żeby to było używalne przez cały rok, a nie tylko wtedy, kiedy nie pada albo nie padał deszcz. No i niestety w tej chwili nie widzę, żeby całość tej sumy w Polsce miała szansę być wydana dobrze. Część na pewno i między innymi te dwa regiony, które wymieniłem, czyli zarówno województwo małopolskie, jak i zachodniopomorskie, gdyż tam są od wielu lat planowane trasy i też wdrażane konsekwentnie standardy, ale no wreszcie Polski to sobie tego nie wyobrażam, a nawet w tych dwóch województwach po prostu też przydałoby się, żeby reguły były troszeczkę inaczej. Nie chodzi o to, żeby samorządom zabiegać kompetencje, one i żeby im je do czegokolwiek zmuszać, tylko chodzi o to, żeby jednak zagwarantować, że te pieniądze europejskiego podatnika zostaną wydane w sposób właściwy, a nie kontrproduktywny. I niestety często, jeżeli słuchacze, słuchaczki podcastu są rowerzystami, to widzą, że czasami można się tak, za przeproszeniem, puknąć w głowę i zastanowić i tak zadać pytanie retoryczne, kto to wymyślił. No i chodzi o uniknięcie takich sytuacji. Jest pan prezesem Francuskiej Federacji Rowerzystów. Pytanie się tutaj rodzi takie, jakie praktyki promowania jazdy rowerem i chodzenia pieszo francuskie można by było, okazały się skuteczne i można by było je zastosować w Polsce? Jakieś trzy główne. To znaczy, my mamy we Francji po prostu prowadziliśmy aktywny lobbying, który pozwolił nam wymusić na tym to, żeby państwo opracowało strategię rowerową. I ten lobbying polegał na tym, że z 120 organizacji członkowskich w kilka lat powstało ich, jest ich ponad 500, czyli pokryliśmy cały kraj tak jakby siatką reprezentantek, reprezentantów i najważniejsze było to, żeby zarówno wyszkolić te tysiące aktywistów, rowerzystów, jak i nie narzucać im niczego z góry, tylko razem dojść do tego, jakie są potrzeby rowerzystyki i rowerzystów. Chociażby ostatnio jeszcze pracowaliśmy nad tym, jak wspomagać transport rowerowy w obszarach wiejskich, stricte wiejskich, nie tylko miasto czy jakieś suburbia, ale dalej od miast. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby wszędzie po prostu były organizacje społeczne w Polsce pod marką Miasta dla Rowerów. Miała mniej więcej 20 lokalnych stowarzyszeń w największych miastach i one nie mają wielu działań sieciowych, nie mają wielu okazji do dzielenia się wiedzą, a jak tylko się już schodzi na obszary suburbiów, w tym bardziej obszary mniejszych miast albo wsi, to po prostu nie ma kto powiedzieć samorządowi o to, jak to zrobić najlepiej. Niestety na razie drogowcy, jak sama nazwa wskazuje, zostali wyszkoleni pod kątem robienia dróg, a nie dróg dla rowerów. Więc tutaj jedną taką najważniejszą praktyką w promowaniu jazdy rowerem było rozpropagowanie wiedzy poprzez znalezienie po prostu naszych reprezentantów jak największej ilości samorządów, tak żebyśmy zarówno my mogli od nich czerpać wiedzę, czy to, co lobbujemy na poziomie narodowym,
pokrywa się z potrzebami rowerzystów w rzeczywistości w terenie, jak i po prostu potem przekazywanie tych informacji. W Polsce widać, że tam, gdzie są organizacje społeczne, nie zawsze samorządy ich słuchają, jednak daje się niektóre projekty, że tak powiem, uratować, a tam, gdzie nie ma tych organizacji społecznych, no to widać, że często są właśnie takie pomyłki, jak o tym, co wspominał Marcin w cytacie, który pan cytował. Ciekawe jest też to, że w pierwszym cytacie, który pan wybrał, było: mnie interesuje rower, nie interesuje miasto. My już teraz w sumie staraliśmy się odczarować to, że rower jest tylko do miasta, gdyż inaczej to powodowało takie napięcie, że coraz trudniej jest wjechać samochodem do miasta, ale są osoby, które mieszkają dalej od centrum, że to będą teraz takie podział na społeczeństwo, które ma takie szczęście, że mieszka w centrum miasta i może sobie wszystko robić pieszo albo rowerem, na tych, którzy nie mają wyboru, więc w związku z tym bardzo nad tym połączeniem kolei i innych form transportu zbiorowego z rowerem, bo tak naprawdę jako alternatywa do samochodu, czy samemu w samochodzie na średnich dystansach, to już tutaj samochód nie wystarcza, rower sam nie wystarcza, a jedynie w połączeniu z transportem zbiorowym. Oczywiście sam transport zbiorowy, jeżeli jeździ się po prostu na wsi, gdzie nie ma żadnej infrastruktury rowerowej i wszyscy jeżdżą 90 km na godzinę lub szybciej, to nie. Więc to pierwsza rzecz, to jest pokrycie całego kraju reprezentantami. Drugie to jest strategia, jeżeli chodzi o podróże łączone rowerów oraz transportu zbiorowego. A trzecim takim ważnym i w Polsce też jest taka reforma potrzebna. W Polsce się to nazywa reformą karty rowerowej. We Francji nazwaliśmy to powszechnością edukacji rowerowej. No tutaj ewidentnie każdego Polkę czy Polaka przekonywać do roweru indywidualnie będzie bardzo trudno. Dużo łatwiej jest przekonywać młodzież, kiedy po pierwsze chodzą do szkoły, więc można rozmawiać z całą klasą naraz, a nie z każdą osobą pojedynczo. Poza tym jeszcze nie ma tych nawyków transportowych. Oczywiście potem trzeba zrobić tak, żeby te dzieci miały dostęp do infrastruktury rowerowej, żeby same lubiły, umiały i lubiły iść na rowerze i jeszcze żeby warunki były takie, żeby rodzice im pozwolili, a nie żeby rodzice bali i pozwolili się iść na rowerze. Powiedziałbym o te trzy główne działania, o których pan pytał: pokryć kraj reprezentantami, opracować strategię zarówno do wsi, jak i do podróży łączonych. No i trzecia rzecz, to jest powszechna, naprawdę powszechna, praktyczna edukacja rowerowa. Nie tylko przepytywanie ze znaków drogowych, tylko zarówno opanowanie samego roweru, potem jazda po miasteczku tak zwanym, a potem jako trzeci etap już jazda, prawda, na drodze, tak żeby po prostu od 12 lat dziecko mogło samo jeździć rowerem do szkoły, jeżeli to szkoła jest za daleko, żeby dojść tam pieszo albo ewentualnie w podróży łączonej. Ja mam takie doświadczenie, jeżdżę rowerem właściwie od zawsze, a tak świadomie od 30 lat na co dzień. I jak rozmawiamy z samorządowcami, czy próbujemy w Polsce popularyzować rower jako środek transportu, również poprzez promocję audytów rowerowych Bypad, to bardzo trudno dotrzeć do tych samorządowców polskich z przesłaniem, że no, rower może być dobrym uzupełnieniem systemu transportowego w gminie, w mieście. Jak pan myśli, biorąc pod uwagę rzeczywistość francuską, polską, co takiego tu u nas w Polsce się zadziewa takiego, że idzie tak
Pod górę. Trudno. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. To znaczy, zmiany przyzwyczajeń transportowych są procesami, które trwają długo. I widzimy podobną, że tak symbolicznie to nazwę, krzywą w każdym kraju, tylko ta krzywa jest przesunięta w czasie. I rolą NGO-sów, organizacji rowerowych jest spróbować po prostu przyspieszyć tą krzywą. Liczy się w sumie nie to, co myślą samorządowcy, tylko to, co samorządowcy myślą, że myśli ich elektorat. Czyli jest taki moment, że elektorat już by chciał na rowerach, ale osoby, na które oni głosują, jeszcze o tym nie wiedzą, że tak naprawdę zapowiadając infrastrukturę rowerową, czy jakiś usługę rowerową typu rower publiczny, czy jakaś inna usługa tego typu, że tak naprawdę trafiają w oczekiwania dużo większej części społeczeństwa niż ta, która faktycznie jeździ na rowerach, gdyż większość osób chciałaby jeździć na rowerze, oczywiście w niektóre dni na krótkich lub średnich dystansach, ale nie jeździ, no dlatego, że nie ma gdzie zaparkować bezpiecznie roweru, dlatego, że nie ma po czym bezpiecznie jeździć i po prostu nie ma ochoty, że tak powiem, narażać siebie na niebezpieczeństwo, mimo że rower tak ogólnie dana osoba by chciała, i też dlatego, że jest taki, a nie inny obraz jazdy na rowerze, takie spojrzenie społeczne na to, więc nad każdym z tych tematów trzeba pracować, ale teraz będą w Polsce, o ile dobrze pamiętam, wybory samorządowe. No i nasze we Francji doświadczenie jest, myślę, że w każdej demokracji tak jest, że jednak moment, w którym jest najłatwiej rozmawiać z kandydatami, w związku z tym, no, z tymi, którzy wygrają wybory, no bo jak się rozmawia z wszystkimi, to wiadomo, że któryś lub któraś z nich wygra. To jest właśnie rozmawianie w czasie kampanii. My na przykład ostatnie wybory samorządowe mieliśmy w roku 2020, bardzo dziwne, bo między pierwszą a drugą turą wyborów był lockdown, czyli pierwsza tura się odbyła i między pierwszą a drugą, zamiast być tydzień czy dwa tygodnie, były ponad 3 miesiące, ale wtedy, no nie wiedząc, że oczywiście będzie pandemia, stworzyliśmy taką platformę, Parlons Vélo, czyli porozmawiajmy o rowerach. I każdy właśnie z tych korespondentów w danym mieście, znaczy każda grupa taka, stworzyła listę swoich propozycji i przesyłała taki link każdemu kandydatowi, kandydatce, żeby po prostu każdy kandydat, kandydatka mógł odpowiedzieć: o, propozycja pierwsza, zgadzam się albo nie zgadzam się, albo zgadzam się, ale. I potem my stworzyliśmy tą taką narodową platformę lobbingu rowerowego. Pomagaliśmy tym odnaleźć kandydatów i kandydatki tam z open source'owych źródeł. Były, daliśmy te listy kandydatów, kandydatek i potem publikowaliśmy na takim neutralnym, narodowym serwerze, nie mówiąc, że ten mówi dobrze, czy ten mówi źle, tylko no, osoba głosująca, uprawniona do głosowania, możesz przed głosowaniem sprawdzić, co w kwestiach rowerowych powiedział kandydat i kontrkandydat i kontrkandydatka. No i dzięki temu mieliśmy tak jakby w tej bazie danych zarówno osoby z koalicji, jak i z opozycji, ich deklaracje, i potem po roku, dwóch, trzech rządów
mogliśmy pójść na przykład do opozycji i powiedzieć, zobaczcie, oni obiecali to i to i tego nie realizują, napiszcie interpelację, czy powiedzcie o tym na Radzie Miasta. No i też w połowie, we Francji są dłuższe chyba niż w Polsce mandaty, jeśli chodzi o samorząd, ale w połowie, czyli po 3 latach na 6, można było taki zrobić bilans w połowie, prawda, co się udało, a czego się nie udało jeszcze zrealizować w mieście, przy czym oczywiście zawsze jest tak, że w pierwszej połowie się bardziej przygotowuje inwestycje, w drugiej połowie się je bardziej realizuje, więc to jest mylne to, że zrobione 10%, to nie znaczy, że na koniec będzie zrobione tylko 20%. Więc tutaj uważam, że to, żeby w większości miast i też potem na poziomie województw były konkretne postulaty i żeby była ogólnopolska taka strona internetowa, platforma, która pozwalałaby to już potem zachować i potem móc tego rozliczać. Pani obiecywała to i to. Proszę nam wytłumaczyć, dlaczego tego jeszcze nie ma. No to jest taka praktyka, która u nas się okazała dosyć skuteczna. Robiliśmy również badania tak zwane klimatu rowerowego, czyli zadawaliśmy 40 pytań rowerzystom. Mieliśmy 3 edycje tego badania. I to badanie pozwalało zarówno pokazać, że rowerzystów i rowerzystek jest wielu, gdyż no, w 3. edycji mieliśmy ponad 300 tysięcy odpowiedzi, no, mimo tego, że jednak pytań było bardzo, bardzo dużo, a dodatkowo wśród tych pytań, poza pytaniami takimi uznaniowymi, były też pytania zgeolokalizowane, czyli które miejsca pana zdaniem się poprawiły, które są niebezpieczne, gdzie brakuje parkingów rowerowych i dzięki temu mieliśmy taką mapę z ponad 1 000 000 punktów, zarówno gdzie się już poprawiło, gdzie jeszcze trzeba poprawić, gdzie brakuje, prawda, jeszcze inwestycji w bezpieczne parkowanie. No i ten lobbying pozwolił pokazać, że my nie jesteśmy jakąś grupą, która działa tylko w jakimś interesie jakiejś mniejszości i chce tej mniejszości wywalczyć jakieś przywileje, ale działamy w interesie całego społeczeństwa, bo chcemy stworzyć warunki takie, żeby każda mógł świadomie wybrać rower w niektóre dni do niektórych przemieszczeń poprzez właśnie podawanie władzom, gdzie jest największy priorytet, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie, gdzie najwięcej brakuje miejsc parkingowych i to wtedy nie jest takie tylko prześcigiwanie się, kto da więcej tylko pieniędzy, no wracajmy do tych, chodźmy do tych prawie 800 milionów złotych, tylko też, żeby to się pokrywało z konkretnymi potrzebami właśnie, więc to jest takie działanie, które robiliśmy, żeby wpłynąć na decyzje i programy wyborcze polityków, polityczek. Mhm. A jaka jest rola pełnomocnika krajowego do spraw polityki rowerowej we Francji i no jak on współpracuje ze środowiskiem aktywistów rowerowych w Polsce? No mamy z tym wyzwanie. Tak. Rzeczywiście jest taki koordynator, od ponad 10 lat koordynator międzyresortowy. On może nie jest pełnomocnikiem, on bardziej jest koordynatorem. Jego rola jest taka, no pierwsza rola była taka, żeby przygotować strategię rowerową. Teraz, kiedy ta strategia powstała, strategie rowerowe kolejne powstawały. Najstarsza, najpierw był raport, to bardzo dawno, bo 20 lat temu był raport na temat tego, co powinno w takiej strategii być. Po 8 latach powstała pierwsza strategia, która była troszeczkę tak jak ta europejska, czyli lista powodów, dla którego powinna być strategia i kilka jakichś takich anegdotycznych 12 działań, w tym jakiś jeden nowy znak drogowy i jakiś, ale nie było tam budżetu. Pierwsza taka strategia poważna powstała, znaczy została opublikowana we wrześniu 2018 roku, czyli już ponad 5 lat temu. Ona jako pierwsza miała swój budżet i kiedy już powstał ten budżet, no to oczywiście jedną z ról koordynatora międzyresortowego było to, no żeby ten budżet był wydany nie tylko sprawiedliwie, ale przede wszystkim skutecznie.
I też no dlaczego, dlatego jest koordynator międzyresortowy, prawda, a nie tylko jakiś pełnomocnik ministra transportu czy infrastruktury, dlatego że polityka rowerowa jest zaskakująco właśnie interministerialna. Czyli zarówno mamy kwestie zdrowotne i tą kwestię profilaktyki, mamy kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli które dotyczą bardziej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mamy kwestie ekonomiczne, takie jak turystyka rowerowa, jak przemysł rowerowy. Oczywiście mamy kwestie transportowe i tutaj mamy ministra transportu, który ma swoją rolę. Również ochrony środowiska, więc mamy tutaj ministra środowiska. Jest też kwestia kilku innych ministerstw, chociażby dla anegdoty podam, że pracujemy z panią minister kultury, żeby na wielkie jakieś koncerty, festiwale był taki dokument ramowy dla organizatorów takich wielkich imprez masowych, jak zorganizować parkowanie rowerowe bezpiecznie i jak też oznakować, prawda, drogowskazami, jak dotrzeć na event. Więc jak najbardziej rola takiego narodowego oficera rowerowego jest ważna. Oczywiście to nie jest dzisiaj już jedna osoba, ale cała komórka, która na tych osób 5 albo 6 i która ma w każdym regionie, do swoich korespondentów, którzy mogą, bo jest ten budżet rowerowy, co prawda on jest nie z pieniędzy europejskich, ale z wieloletniego planu planowania infrastruktury transportowej ogólnie, czyli rower jest w jednej z szufladek, tam gdzie są też koleje dużych prędkości, te autostrady, czy remonty dróg, jest osobna statka z budżetem rowerowym, w tej chwili to jest 250 milionów euro rocznie, początkowo to było 50 milionów euro na 7 lat, ale te pieniądze były niewystarczające. I właśnie rolą tego koordynatora jest to, żeby finansować priorytetowo te projekty, które będą najbardziej wzorcowe, tak, żeby inne samorządy po prostu widząc, co się dzieje u ich sąsiadów, którzy dostali to dofinansowanie, sami po prostu się tym zainspirowali i zrobili to z własnej nieprzymuszonej woli. No i w tej chwili mamy na przykład 27 takich obszarów. To są średnie miasta, pewnie większość z nich, francuskich tych miast, to są miasta po 50 tysięcy mieszkańców, albo nawet dużo mniej, więc słuchacze z podcastu pewnie tych miejsc nie kojarzą, ale po prostu te miasta będą teraz miały bardzo duże dofinansowanie przez 5 lat po to, żeby w 5 lat z zera do bohatera mogły po prostu dać świadectwo, że w średnim mieście też się da rozwinąć politykę rowerową i też wtedy mieszkańcy się przesiadają na rowery. Oczywiście to nie jest jedyna rola międzyresortowego pełnomocnika, chociażby we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych są działania przeciwdziałające kradzieży rowerów oraz potem paserstwu kradzionych rowerów. I tutaj teraz też pod belgijską prezydencją Unii Europejskiej są działania prowadzące do tego, żeby walczyć międzynarodowo z szajkami, prawda, handlującymi kradzionymi rowerami. Jest też kwestia tej strategii przemysłowej. Pamiętajmy, że miejmy nadzieję, że nie wybuchnie, ale szykuje się konflikt między Chinami a Tajwanem. Bardzo duża część nie tylko komponentów do broni, ale również do rowerów powstaje właśnie w Tajwanie. I co będzie, jeżeli nagle przez kilka lat nie będzie tych fabryk, no nagle się okaże, że w Europie nie można jeździć środkiem, który jest najbardziej niskoemisyjnym w kontekście, kiedy też, prawda, paliw kopalnych nie mamy u siebie w Europie wystarczająco dużo. Więc jest to też tutaj priorytet, żeby właśnie całą tą ekonomię rowerową, mówię specjalnie ekonomię, to nie jest tylko przemysł i stricte produkcja rowerów, to jest też naprawa, to też turystyka rowerowa, to jest wszystkie prace związane z budową infrastruktury
rowerowej, zarówno do jeżdżenia na rowerze, jak do parkowania rowerów, jak do wynajmowania rowerów. To jest olbrzymia branża, która razem mniej więcej jest 20 miliardów euro rocznie we Francji i w tym turystyka to jest tak jedna trzecia, może nawet połowa tych 20 miliardów. I tutaj też należy to do roli właśnie tego koordynatora międzyresortowego, żeby nie było tak, że minister zdrowia nie wie, co robi minister przemysłu i żeby się coś odpowiednio nie zazębiło. Więc to jest takie w tej wielkiej maszynie, które jest państwo francuskie, to jest takie dbanie o to, żeby wszystko było odpowiednio naoliwione i żeby nikt przypadkiem w której strategii licznych nie zapomniał o. Więc taka jest rola właśnie tego koordynatora. I tu zadając pytanie, w Polsce nie ma według moich wniosków takiej osoby, a jeżeli jest, to w każdym razie bez odpowiedniego ich nie tyle kompetencji, że ta osoba nie zna kompetencji w sensie odpowiedniej administracji, odpowiedniej no tego, żeby inne resorty tej osoby słuchały i jak najbardziej rekomendowałbym, żeby takie stanowisko powstało, ale jako wynik refleksji nad krajową strategią, a nie jako, to nie jest to, że nagle będzie jedna osoba nad tym pracować, nic nie zmieni, jeżeli ta osoba nie będzie mieć takiej mapy drogowej, co ona ma uzyskać, dla kogo i jakie są priorytety i właśnie tym priorytetem jest jak najwięcej środków unijnych zdobyć, czy jednak zrobić tak, żeby po prostu jak najwięcej osób dzisiaj wykluczonych z transportu innego niż samochodowego miało jak najszybciej tanią i skuteczną alternatywę w formie bezpiecznego transportu. No i ostatnie pytanie. 10-13 czerwca 2025 roku w Gdańsku ma odbyć się kolejna edycja największej na świecie konferencji rowerowej Velocity. Była raz pierwszy w Polsce. Proszę powiedzieć, czym jest Velocity i co to oznacza dla Polek i Polaków, że ta konferencja odbędzie się właśnie u nas? Bardzo się cieszę, że Gdańsk, który wielokrotnie wcześniej aplikował i niestety konkurencja jest bardzo trudna, gdyż jest bardzo wiele miast, które organizować Velocity, więc bardzo się cieszę, że Gdańsk właśnie w przyszłym roku będzie organizować tą konferencję. Ta konferencja to jest konferencja branżowa, tam chodzą tylko specjaliści, zarówno członkowie organizacji społecznych, jak i urzędnicy, jak i projektanci, jak i politycy. Pani prezydent miasta Gdańska była wielokrotnie na takich właśnie konferencjach. Więc to nie jest, jak pan pyta, co to znaczy dla Polek i Polaków, to nie jest jakieś wydarzenie na stadionie, gdzie każdy będzie mógł przyjść, posłuchać i się tutaj dowiedzieć czegoś dla siebie. Na to nie znaczy, że to dla Polski nie ma dużego znaczenia. Ja mam nadzieję, że korzystając z tego, że to jest w Gdańsku, bardzo wiele i członków organizacji rowerowych, i projektantów, i burmistrzów, i innych prezydentów miast pojawi się na tej konferencji i będzie miała jedyną w swoim rodzaju okazję porozmawiać na żywo ze specjalistkami, specjalistami z całego świata, to będzie prawdopodobnie ponad 1000 osób z całego świata, no głównie z Europy, ale również z reszty świata, którzy będą rozmawiać o szeregu wyzwań i rzeczywiście to jest dla aktywistów taki naprawdę cenny moment, kiedy można swojemu burmistrzowi, swojemu prezydentowi miast czy prezydentce przedstawić, dzień dobry, chciałem panu, pani przedstawić, to jest mer, burmistrz, czyli prezydent tego, a tego obszaru, czy gminy. Chciałbym, żebyście porozmawiali o tym i tym projekcie, gdyż moim zdaniem w naszym terytorium podobne jest potrzebne, więc to jest jak najbardziej kluczowe, być może przełomowe w historii po prostu rozwoju ruchu rowerowego w Polsce. No jest to oczywiście, jak każdy tego typu kongres, jest to
wielka impreza z wielkimi kosztami organizacji i tak dalej. Mam nadzieję, że uda się tak zrobić, żeby wynegocjować to, żeby dla polskich aktywistów, polskich miast było niższe wpisowe i żeby zrobić tak, żeby też były tak zwane side events, żeby jednak nie było tylko tak, że dzieje się jakaś zamknięta impreza dla tysiąca osób. No, na przypomnienia podam, że w przednich Velocity no takie czterodniowa wejściówka to kosztuje tak z 1000 euro, czyli ponad 4000 zł, więc oczywiście nie chodzi o to, żeby ktoś z własnej kieszeni, z aktywistów tyle wykładał, prawda? Więc trzeba znaleźć program stypendiów i program też zachęcania samorządowców, żeby się tam pojawili. Być może trzeba też zorganizować coś dzień przed, czy dwa dni po i skorzystać po prostu z pobytu tych ekspertek, ekspertów. No i jest to też takim po tylu latach, tylu staraniach uznanie tego, że miasto Gdańskie, ogólnie Twój miasto, bardzo się stara, ma szansę kiedyś być w europejskiej czołówce miast rowerowych, ale oczywiście nie ma żadnego powodu, żeby inne polskie miasta właśnie nie inspirowały się tym, co robi Gdańsk, więc oczywiście sam osobiście się pojawię. W życiu bym nie stracił takiej okazji, ale przede wszystkim mam nadzieję, że program, no jeszcze nie znamy programu, przed nami jeszcze tegoroczna w Gandawie w Belgii edycja, ale jestem pewien, że tematyka będzie ciekawa, co roku jest jakaś tematyka, chociaż w 4 dni to naprawdę pod wszystkimi kątami można transport rowerowy, prawda, porozmawiać. I tak naprawdę najważniejsze jest to, że wszyscy naraz są w tym samym miejscu i poza samymi prezentacjami, no są te wszystkie momenty takie rozmów kuluarowych czy wspólnych przejażdżek, gdzie można z kim się zwykle rozmawia telefonicznie czy mailowo po prostu, czy jakieś przez prawda, Meet czy Skype, zobaczyć ich w realu i wtedy się najwięcej rozumie, bo jednak rower to jest coś bardzo, bardzo namacalnego i bardzo dobrze jest przygotowywać strategię, siedząc, prawda, za biurkiem, ale jest to niezbędne, ale należy również jak najwięcej czasu spędzić w terenie i na rowerze, na siodełku. I to jest też taka jedyna okazja, żeby z takimi osobami porozmawiać z wysokości siodełka i wtedy świat wygląda inaczej i można niektóre wyzwania lepiej zrozumieć. I uwierzcie mi, wielu samorządowców jechało na taką imprezę troszeczkę niechętnie, myśląc, po co? Halo? Okazywało się na miejscu, że po prostu poczuli tą atmosferę i naprawdę bardzo zmieni swoje podejście do sprawy. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Olivier Schneider, prezes Francuskiej Federacji Rowerzystów. Panie Olivierze, bardzo dziękuję za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.